Małopolska kurator oświaty. Dziady, w Teatrze Słowackiego to hańba. Barbara Nowak, odradzam szkołom wyjść na dziady. To antyrządowy spektakl. Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak odradza organizację wyjść szkolnych na spektakl Dziady w reżyserii Imy Kleczewskiej, wystawiany w krakowskim Teatrze Słowackiego. Zdaniem Nowak interpretacja dzieła Adama Mickiewicza jest haniebna i przygotowana dla celów walki opozycji antyrządowej z polską racją stanu. Teatr Słowackiego zareagował oświadczeniem, w którym czytamy m.in., że w naszym mniemaniu powstał spektakl mądry, odważny, we wnikliwy sposób dialogujący zarówno z tekstem Mickiewicza, jak i z otaczającą nas rzeczywistością. Spektakl, z którego jesteśmy dumni. Odradzam organizację wyjść szkolnych na spektakl Dziady w Teatrze J. Słowackiego. W mojej ocenie haniebne jest używanie dzieła wieszcza A. Mickiewicza dla celów politycznej walki współczesnej opozycji antyrządowej z polską racją stanu, napisała Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty na Twitterze. Spojrzenie z nienawiścią do rodowodu historycznego w związku z pytaniami dotyczące najnowszej interpretacji dziadów w krakowskim Teatrze J. Słowackiego, małopolski kurator oświaty informuje. Spektakl zawiera treści, które nie wpisują się w cele systemu oświaty określone w artykuł 1.1.3 Prawa Oświatowego, napisało z kolei małopolskie kuratorium. Zgodnie z powołanym przepisem, system oświaty zapewnia w szczególności realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju, wspomaganie przez szkoły wychowawczej roli rodziny oraz wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, napisano w oświadczeniu na stronie kuratorium. Wskazana interpretacja dziadów Adama Mickiewicza jest swobodną emanacją poglądów środowiska, które pragnie kształtować spojrzenie społeczne na współczesną Polskę nie z troską, miłością należną ojczyźnie, lecz z nienawiścią do jej rodowodu historycznego, do tożsamości narodu ugruntowanego na fundamencie tradycji cywilizacji łacińskiej. Ten spektakl zawiera i promuje treści, które pozostają w jawnej sprzeczności z celami wychowania młodych Polaków określonych w preambule prawa oświatowego, napisano w dokumencie, pod którym podpisana jest Barbara Nowak. Odpowiedź Teatru J. Słowackiego. Oświadczenie w tej sprawie wydał Teatr J. Słowackiego. We wstępie czytamy, że dyrekcja przyjęła stanowisko Barbary Nowak z wielkim zdumieniem i zafrasowaniem. Poniżej przedstawiamy treść oświadczenia. Dziady to absolutne arcydzieło polskiej literatury. Jako takie jest dziełem otwartym, wielopłaszczyznowym i nie poddającym się łatwym ocenom i interpretacjom. Wystawienie tego tekstu zawsze jest wielkim wyzwaniem i łączy się z dużą odpowiedzialnością. Dlatego też realizacji Dziadów podejmowali się najwięksi twórcy m.in. Kazimierz Dejmek, Konrad Swinarski czy Jerzy Grzegorzewski. Jesteśmy dumni, że realizacji Dziadów w naszym teatrze w 120-lecie prapremiery w inscenizacji Stanisława Wyspiańskiego podjęła się Maja Kleczewska, jedna z najważniejszych współczesnych reżyserek, laureatka m.in. Srebrnego Lwa za innowacje w teatrze na 45. Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Wenecji. Dziady, jak każde dzieło sztuki, poddawane były wielu twórczym interpretacjom. Inscenizacje Dziadów zawsze korespondowały z czasami, w których były wystawiane. W tym wypadku reżyserka bardzo uważnie podeszła do lektury dzieła Mickiewicza i przefiltrowała je przez polską teraźniejszość, nie dopisując nic autorowi, podążając za myślą jego i profesor Marii Janion, nie szukając prostych rozwiązań, łatwych diagnoz politycznych, czy tanich prowokacji. Maja Kleczewska powierzyła rolę Konrada kobiecie, nie odbierając nic oryginałowi, odkrywając za to nowe sensy. Mówiona przez nią wielka improwizacja, bez zmian w tekście, bez żadnych dodatkowych efektów, mówiona samotnie na pustej scenie, brzmi dziś niezwykle mocno i dobitnie.
W naszym mniemaniu powstał spektakl mądry, odważny, we wnikliwy sposób dialogujący zarówno z tekstem Mickiewicza, jak i z otaczającą nas rzeczywistością. Spektakl, z którego jesteśmy dumni. Teatr jest przestrzenią spotkania i dialogu. Głęboko wierzymy, że właśnie tworząc spektakle, oglądając je, dyskutując o nich, a nawet kłócąc się na ich temat, tworzymy wspólną przestrzeń wzajemnego zrozumienia i empatii. Dlatego gorąco zapraszamy wszystkich na Dziady. Zapraszamy do dyskusji, do wyrażenia własnej opinii, do wspólnego namysłu nad myślami i interpretacjami płynącymi z tego wielkiego, polskiego dramatu. Dojmek naszych czasów premiera, Dziadów, w reżyserii Imai Kleczewskiej, odbyła się w krakowskim Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w piątek. Dziady Anno Domini 2021 będą przedstawieniem o Polsce. Mając w pamięci spektakle Wyspiańskiego, Dojmka, Swinarskiego, Grzegorzewskiego wiemy, że ten arcypolski dramat opowiada o naszej nieuświadomionej retrotopii, o nieumarłej przeszłości i jej nieumarłych upiorach. Społeczność krwawego obrzędu i konformistyczny salon to dwie twarze Polski, które Wyspiański spotkał wraz z upiorami na jednym weselu, napisał teatrospektaklu. I znowu Dziady, i znowu Mickiewicz. I znowu arogancja i buta represyjnej władzy. Coś wisi w powietrzu, napisał na Twitterze warszawski radny Piotr Żbikowski Koalicja Obywatelska, w reakcji na wpis Barbary Nowak. Konrad, kobieta wykluczona, kaleka 48-letnia Maja Kleczewska jest absolwentką psychologii i reżyserką teatralną, dziekanem kierunku reżyseria na Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. W roli Konrada artystka obsadziła Dominikę Bednarczyk. Konrad jest kobietą, wykluczoną, niesłyszaną, kaleką. Spektakl Mai Kleczewskiej pokazuje jak w soczewce obraz Polski podzielonej, Polski między dance floorem, zabawą a wojną ze wszystkimi, o wszystko, napisał w recenzji krakowski Dziennik Polski. W obsadzie spektaklu znalazł się m.in. Jan Peszek,